Kto będzie wykonawcą tego rzutu wolnego? Czyżby Maciej Iwański z numerem 6? Zobaczmy. Nie, Martpom! I 4-0! Drodzy Państwo! Brawo! Piękny strzał z rzutu wolnego, Paweł Golański. A więc mówił w przerwie Rafałowi Patyrze Paweł Golański, że marzy o pierwszym golu w kadrze. Fantastycznie wykonany rzut wolny, piłka ponad murem. No gdyby podskoczyli estońscy obrońcy, nie mielibyśmy tego gola. Ale jest 4-0 i kolejny raz możemy gratulować Polakom pięknego gola, tym razem w wykonaniu Pawła Golańskiego, który potrzebował 5 występów w naszej reprezentacji.